pierwszy raz przed skoczkiem na Pucharze Kontynentalnym tym razem. Może kiedyś się uda na Pucharze Świata w zimę, zobaczymy. No i fajnie, bo coraz lepsze skoki, coraz fajniej to wygląda. No i co tu mogę więcej mówić? Idziemy skakać, nie? Oto moja platforma, na której nie wrzuciłem filmu od 2 tygodni. No, jesteśmy przed skoczkami, tak? Polecam. Przed skoczek to jest taki słabszy skoczek. Taki, nie stać go jeszcze na dobre skakanie, ale nie skacze źle, to jest takim przed skoczkiem. Może robić co chce. Może skakać różnie tam na tą flagę Węgier przed nami. Albo może skakać się dużo dalej od zawodników, ale z reguły przed skoczek to jest taki zawodnik, który dobra, będziemy jechać. Nie jest najlepszym zawodnikiem, ale nie wyłączaj. Zuma chciałem. Nie wyłączaj, co ty mi tu robisz? Ja tutaj. Raczej Ficek tu mówi, bo ja nie mówię, ale ja nie wiem co powiedzieć. Ale ja nie wyłączam. No, o tym. Nie, co ty robisz? Opatrz, tam w tym monitoring. Takiego zoomu. O, w tym monitorku widzimy naszego trenera. Nie pierdolę, bo nie widzimy. No dobra, nie widzimy, bo słońce świeci. Nie widzimy. Ja chciałem pozdrowić wszystkich fanów bardzo serdecznie od Pawła Szyndara. Pozdrawiam, subskrybujcie kanał i tak dalej. Dajcie lajki, żeby był jak największy zasięg. Wiecie, że ja nie subskrybuję kanału Szyndla? No bo to jest jakiś... No, to lepiej nie subskrybować. Nie dodaję filmów to dlatego. Bo to jest konkurencja. Konkurencja. Też bym nie subskrybował. Koniec dnia, dzisiaj jest piątek, także jeszcze jutro poskaczemy. No i jeśli wam się spodobał ten krótki materiał, to oczywiście zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie ten kanał. No i dzięki za oglądanie. Trzymajcie się, cześć!